Siemanko, moi drodzy, dotarłam tutaj dzisiaj rowerem. No, ledwo żyję, jest naprawdę ciepło strasznie. Wyglądam bardzo ładnie, jak widać trochę odpływam, ale nie szkodzi. Dostałam tą miejscówkę od w ogóle... Słuchajcie, no to jest bardzo dziwne. Dziękuję, biegam po wsi. Tak, dziękuję Arielowi za tą miejscówkę. No dziwnie się potoczyły sprawy. Nasza znajomość może nie zaczęła się zbyt korzystnie, ale teraz jakoś sobie normalnie rozmawiamy. No po prostu jakieś nieporozumienie może internetowe się zdarzyło. Dobra, słuchajcie, do rzeczy zwiedzajmy, bo ja już jestem jakby wygłodniała spraw urbexowych, jadąc na rowerze. Fajnie, fajnie, tylko że już mam po prostu momentami dosyć ze względu na pogodę. Dom jest ciekawy, bo jest taki... Tutaj jest takie wejście do góry, a tu jest wejście takie creepy wejście na dół. Gdzie tu jakieś takie sugerują jakby buty i ten jakiś taki kabelek choćby, że ktoś tu pomieszkuje lub pomieszkiwał. Tu chyba jakieś gniazdko było lub jest. Bardziej było. No nic, słuchajcie, muszę poszukać latarki. Mam nadzieję, że ją wzięłam, bo za cholerę znaleźć nie potrafię. Jest, jest. Jest latarka. No więc to są takie drzwiczki. Spójrzmy tam na to. Bo są takie... No właśnie. To jest takie ciekawe, bo właśnie to jeszcze nie byłam w zasadzie. Znaczy w ogóle, tylko tak weszłam tutaj na chwilę. A! To jest takie połączone, słuchajcie. Bo tam są jakby takie pomieszczenia gospodarcze. O! Słuchajcie tego. Właśnie, to jest to. I to są takie pomieszczenia gospodarcze, które się idzie tamtędy. Jakoś to się chyba łączy ze sobą. I tak można chyba dookoła. Natomiast tutaj widzę, jakiś ciekawy kredensina się chowa. O! Zaskoczenie, ponieważ... taka stara część tu jest jakaś, tu są jakieś takie tajemnicze drzwiczki, może od razu tam wbić, zobaczyć. Aj, ta ciekawość ludzka, tu się chyba nie da tego otworzyć, coś tu trzyma mocno. Nie wiem, co tam trzyma. Teraz to już w ogóle będzie ciekawość mnie męczy, ale to jest raczej puste pomieszczenie, chyba takie na węgiel. Tak wygląda, jakaś komórka być może. Co tu jeszcze nam się zachowało, zobaczmy. Pojedyncze jakieś słoiki, jakieś takie dziwne naczynie. No, dzisiaj trochę ujechałam. Jestem trochę już zmęczona. Nie w formie, nie w kondycji, w ogóle tragedia. Ale że się, kurde, wklepałam na jakąś grupę single na rowerze, no to postanowiłam, że przynajmniej pojeżdżę na tym rowerze, żeby nie myśleli, że ściemniam, tak? No tacy fajni chłopcy tam są, kuźwa, wysportowani i w ogóle, no ale jak potem pisze kolejny do mnie z tekstem, że laska, jedźmy na rower. Ile wyciągasz? 100, 200. A tam jest, patrzcie, aha, tam się wchodzi. No to zaraz tam pójdziemy, choćby przez to okno nawet, bo tam dookoła nie bardzo jest jak przez te krzaki. No i właśnie, to są te drzwiczki, które tam widzieliśmy. A ja myślałam, że to jest połączenie z tymi gospodarczymi pomieszczeniami. Takie garaże choćby tam są, czy ja wiem. Nie, to raczej taka kuchenna rzecz, kompletnie zapadnięta. Tutaj mamy jakąś taką starą kuchnię. Jakieś szafki, które się tam też już zapadają nieco. Pozostałość po lampie. No, z Arielem żeśmy się jakoś pogodzili. Kuźwa, obejrzałam ostatnio cały film od nich. No, byłam trochę w szoku, jak długo on trwał. Ale no, nie powiem, zauroczyło mnie to, jak on się zachwycał tym pałacem pustym. No, fajne to było takie... urocze. Coś w tym jest, że jednak urbex to powinna być taka zabawa, a nie jakaś rywalizacja, kto ma lepsze miejsce, bardziej zachowane, mniej zdemolowane. No fajnie trafić na perełki, jasne, ale ups, kurde, nie zapadajmy się, tam może. Ale czy to nie jest fajne też taki urbex, choćby taki jak tutaj i no jestem zmęczona,
no nie ukrywam, że mam te trudne kobiece dni tak zwane, więc to też mi dało popalić, bo jakieś takiej choćby alergii dostałam po tabletce przeciwbólowej chyba. Tak mnie wysypało jakimś takim czerwonym czymś od słońca, więc no po prostu czuję się strasznie. Ale wiecie, właśnie na tym polega chyba zabawa w tym wszystkim, że niekoniecznie trzeba być w super idealnej formie. Nie musi być super idealnie ogólnie, tylko po prostu ma być fajna, fajna zabawa, tak? Nie jest fajnie, tu jest tyle much. Jak to się otwiera? O, takie tu jest pomieszczenie. No to dziwne, bo tak na dół domu jakby zajmują pomieszczenia gospodarcze, a tam część kuchenna była całkiem z boku. Widzieliście taki dom? Bardzo dziwne, prawda? Jak w ogóle pokażę wam potem z zewnątrz, no chyba mogę, bo to już nie jest jakiś obiekt nieśmigany, taki, którego trzeba jakoś za wszelką cenę chronić, lokalizację czy coś. Tu są jakieś zamknięte drzwiczki, a tu... Aha! To się z tym połączyło. A, ja myślałam, że tu są jakieś ten, jak to powiedziałam, na węgiel, tak? A tu jest po prostu przejście do tego pomieszczenia. No bo tu widziałam, jak zerknęłam, to chyba widziałam o tą jakąś ściankę choćby pustą i wydawało mi się, że to jest takie małe i puste. Także nie obraźcie się, że źle oceniłam gabaryty czy też kubaturę tego pomieszczenia, ale tak to wyglądało. No cóż, takie obiekty klimatyczne też są fajne. Tu mogę właśnie pokazać wam z zewnątrz. O Jezu, tu ktoś srał dosłownie. Znowu kupy? Dlaczego ja trafiłam do takie miejsca właśnie? No niestety. Z zewnątrz on jest ciekawy, że ze względu na swoją jakby taką budowę, nie? Także to wam mogę chyba pokazać, bo tu już nie jest taki obiekt nieśmigany. Dobrze, także chodźmy na tą górę. Może tam się zachowało coś więcej niż tutaj, ponieważ no jak widać tutaj, no hitem jest jedynie ten właśnie kredensik. Zniszczony, ale za to ciekawy, prawda? I stary bardzo. Trochę się obawiam, czy na górze ktoś jednak nie pomieszkuje, ponieważ do tego miejsca prowadzi ścieżka. No i tu występuje charakterystyczny zapach, dlatego myślę, że ktoś tu może nawet teraz być. Jezu, mam nadzieję, że tu ktoś nie umarł, ponieważ tu jest bardzo dużo much. Dzień dobry. Jest tu ktoś? Patrzcie na ten ciekawy ganek. Nie wiem, słuchajcie. O Jezu, może lepiej tam nie iść. Dzień dobry. Jest tu ktoś? Nie no, dom jest na 100% zamieszkiwany przez kogoś pomieszkującego, którego być może teraz nie ma. Albo i może jest. Tego się nie dowiemy na razie, dopóki go nie spotkamy. Matko Boże, co za miejsce. Ariel gdzieś ty mnie tu, kurde, zaprosił. Prawie jak Krystian, kuźwa. Jak Krystian wymyśli miejsce, to też takie ekstremalne troszeczkę. Jezusek. Szafa całkowicie rozwalona. Tutaj jakiś nastąpił taniec mebli. Tańc z meblem. I zawieź wieszak na lampie. Gruba impreza to musiała być. No tak. Tańc z meblem po prostu. Nie chcę wiedzieć, co tu się działo. Zwiedzę to po prędkości i szybko zapomnę, że tu byłam. Dobrze? Mogę tak? Dużo się tu zachowało różnych takich jeszcze rzeczy. Bombki. Ale nie są to szklane bombki z PRL-u chyba w większości. Chociaż niektóre może są. Niektóre są nowsze. Niektóre są takie bardziej plastikowe. Szpic na choinkę. No tu mniej ciekawe rzeczy, takie jak flaszki puste. Tu jakieś zdjęcie widzę. Więc sobie pozwoliłam podejść. Nie, to pocztówka bardziej. Pozdrowienia z skąd? A mieszkał tu pan Paweł. Na tej ulicy, pod tym adresem. No ale strasznie to wygląda tutaj. Aż zaniemówiłam z lekrza. Mikołaje. Matko Boska. Taka podstawka pod żelazko, zdaje się. Lampki choinkowe tam się chowają.
No cóż, zapach jest tu jaki jest, dlatego pomału zdecyduję się o odwrocie. Nie wiem, co tam jeszcze znajdę w pozostałych pomieszczeniach. Błagam, powiedzcie mi, że tam ktoś nie umarł na przykład. Kurde. Właściwie bym się tu wyglebiła, pokazując wam ten piękny obrazek. Poświęcenie człowieka nie zna granic. Także życzcie mi powodzenia w pozostałych pomieszczeniach. Bo się przyda. Nie wiem. Nie wiem, czy tam iść. Tam jest jakieś dziwnie zestawione, nie? O, patrzcie, tu jest moje łóżko i to się tu na pewno sypia. O Jezu. Zapach jest przeokropny. Dobra, to może nie idźmy tam dalej. A może? Jezu, jak człowiek jest głupi, tak kusi iść dalej, nie? Nawet jakby wyskoczył, kurwa, predator, to ja bym szła dalej, nie? No, pomieszkuję do dziś zapewne, bo i zapach świadczy o tym, i no, przynajmniej nie robi takiego syfu, jak tam to, co widzieliśmy w tej piekarni, tak? Tam to była tragedia. Tutaj na pewno co najmniej jedna, myślę, że może i dwie, trzy osoby mogą tu pomieszkiwać, bo zobaczcie, tutaj najpewniej jacyś panowie robią sobie jedzenie i myją naczynia nawet. Znaczy dbają trochę, nie? To nie jest taka tragedia, tak? Nie robią takich rzeczy, jak w tamtym miejscu widzieliśmy. Natomiast nie wiem, czy tutaj wchodzić. Dzień dobry, jest tu ktoś? Dzień dobry. Zapach jest bardzo dziwny. Ciekawość ludzka jest przejebana. Nie wiem, czego się mam tu spodziewać dalej. To jest jakby ten, w ogóle ten strop trochę słabiutki. Ja pierdolę, przez chwilę myślałam, że tu ktoś jest. W oknie stoi, kurwa. No prawie zawału dostałam. Myślałam, że tu facet stoi, tak wiecie, w oknie, oparty, nie wiem, choćby trochę taki zamroczony, może pijany czy coś, że się nie odezwał. To miejsce mnie przeraża. Wiecie co, jedyne co mogę, to stąd po prostu iść, ale no, sami powiedzcie, jak to tak ciemno, nie? To chyba tak miało być, że ktoś tutaj to postawił, żeby ktoś z daleka może myślał, że tu ktoś stoi. O Boże, nie wiem. To wyglądało okropnie. Muszę się uspokoić z tych nerwów. No nic, najważniejsze, żeśmy tutaj nie znaleźli kogoś na przykład zmarłego, bo też tak mogło się zdarzyć, a to jednak nie byłaby jakaś przyjemność. Ani żywego, ani zmarłego. Natomiast no, zachowane rzeczy. Mamy tu kuchnię jeszcze. Fajny krzyż tam jest. Ręce mi się trochę trzęsą po tym. No wystraszyłam się, wiecie. Jednak jestem sama, nie? Tydzień temu byłam ze znajomymi i odwykłam od samotności. Natomiast ciekawią mnie właśnie tamte budynki gospodarcze. Tam jest jakiś garaż. To chyba wszystko wygląda jakby na zamknięte. Sama nie wiem. Zobaczymy to zaraz. Ja myślałam, że to będzie miało połączenie, ale nie. Także zaraz tam podejdziemy zobaczyć. Tymczasem zobaczmy kuchnię, bo tu się jeszcze najwięcej chyba zachowało rzeczy. Nawet spaghetti Napoli mamy. I fix jakiś niemiecki. Tu jakiś taki obrazek wisi na ścianie. No jest tu trochę pozostałości, jakieś talerze, jakiś czajnik i tym podobne rzeczy. Jednak wybaczcie, ja mam ochotę stąd pomalutku znikać. No najciekawszą to ten domek ma tą właśnie kubaturę taką, tą budowę. W ogóle sam fakt, że to jest to piętro, ono jest jak taki domek na kurzej łapce choćby, bo pod spodem nie mamy domu samego, tylko pomieszczenia gospodarcze, a tutaj mamy właśnie część jakby domową, tak? Gdzie to już jest poza obrysem tej części. Pod samym domem jest pomieszczenie gospodarcze i dla zwierząt jakby, nie? A tutaj byliśmy? Się nie łączyło chyba. Czy ja się mylę? Nie, to jest takie na drewno bardziej coś. No tak, taka kotłownia. Z tym, że jest zaśmiecona po prostu wszystkim, czym się da. Ale tak, było tutaj takie pomieszczenie właśnie do palenia. No i tam mamy te garaże. Ja myślę, że może one będą otwarte. Nie wiem. Zobaczymy. Wyglądają na otwarte. Tylko zardzewiałe. Przydałby się ten środek do rowera, który mam gdzieś, ale nie wzięłam go ze sobą. Oj,
To się niby tak mówi otwarte, ale jak podaję otworzyć. Uuu, wow! Się nie spodziewałam takich ciekawostek tutaj. Spójrzcie tylko na to. Taki wóz. Wóz, no może nie wóz, przyczepa chciałam powiedzieć. Tam jest druga przyczepa i stary rower. Starusieńki i piła fajna. To wygląda, jakby ci pomieszkujący nie zaglądali za bardzo w to miejsce. Jakaś taka sieczkarnia choćby, czy co to może być? To jest bardzo ciekawe. Nie, może nie jest to sieczkarnia, sama nie wiem, co to może być. Tak czy inaczej, to pomieszczenie naprawdę rewanżuje nam tamte mieszkalne, bo jest bardzo ciekawe i fajne. Nie widziałam filmu od Ariela, tak? Więc nie wiem, po prostu nie wiedziałam, czego się tu spodziewać. Natomiast widziałam film z drugiej miejscówki, do której właśnie jadę, a to po drodze, żeby mi ktoś tu nie zamknął, tak przypadkiem, choćby przypadkiem, tak na złość troszkę. Tutaj fajnie ją widać, cokolwiek to dokładnie jest. Jest jakieś koło zębate, czy też może nie koło zębate, sama nie wiem, no zębate. Co to jest? Jakaś rolnicza maszyna, ja się na tym nie znam, więc nie będę głupo odgadać. Tu jest fajny widok w tym miejscu. Stoję za tą przyczepą tutaj. I to światło się fajnie tak wdziera tam. Bez latarki to wygląda tak magicznie, jak takie gwiazdy. Doniczki gliniane, dziś rzadko dostępne bardzo. No i chodźmy zobaczyć to drugie pomieszczenie w takim razie, bo jestem ciekawa. Tam jest drabina i ja tam widzę wagę szalunkową. Może po tej drabinie ktoś się da wejść, bo nie wiem, czy tam jest wejście na górę, w tamtym pomieszczeniu. Dlatego zastanawiam się, czy tędy się dałoby chociaż trochę pokazać ją. Ojej, ja i drabina. O kurczę, bo tam nie ma połączenia, także muszę wam tędy pokazać. Widać ją troszkę. Troszkę widać, nie? Jakby tu fotkę zrobić. Tyle rzeczy jeszcze w rękach. Ja na drabinie. Ojej. Tutaj miło jest, że nie czuć tych zapachów niekorzystnych w tym miejscu. Bo tam w tym domu nie było fajnie. Idziemy zobaczyć ten drugi garaż jeszcze. O! Tutaj mnie zaskoczył przyjemny zapach smaru. Jak to znowu powie Michał T. Nie ten Michał T, mój były eks-małżonek, który był też Michał T, a Michał T, który mnie ogląda na kanale. Pozdrawiam. No to będzie mówił: o, laska, która lubi zapachy smaru, no coś niecodziennego. No ja lubię, bo ja miałam praktyki w takich warsztatach. A tam jest buda dla psa, taki kojec, o Boże, biedny pies, jak on tam miał mało miejsca. No nie było dobre miejsce. Patrzcie, magnetofon szpulak. Czasami i w takim miejscu można coś fajnego znaleźć. To taki klubik palacza w tym miejscu. Można sobie usiąść i zajarać. Nie no, fajny nastrój tu występuje, taki twórczy. Jakby chłopcy tu siadali i rozmawiali o naprawie swojego moplika. No coś w tym rodzaju. Wiecie, o co mi chodzi. Także pomalutku uciekam z tego miejsca. Jadę dalej, no bo mam trochę mało czasu. W sensie dużo kilometrów do zrobienia dzisiaj w planie. A kondycja słaba, więc nie ukrywam, że nie jadę ciągle, tylko robię też przystanki dosyć częste. Spróbujmy to jakoś zamknąć, tak jak było. I patrzcie, bo ten dom jest taki właśnie ciekawy, nie? Tu są te garaże, a tutaj jest właśnie taki... I tutaj te schodki, one są takie z zewnątrz, to fajnie wygląda, takie okienka tam są. No a że do tego miejsca prowadzi taka oto ścieżka, to już było jasne, że tutaj ktoś pomieszkuje. Dobrze, tylko żeśmy nie spotkali tych osób jednak teraz, za dnia, bo nie byłoby to jednak dla nikogo komfortowe, ani dla nas, ani dla nich. Dla mnie w sensie. Tu jeszcze widzę bramkę otwartą. Tak wygląda, taki ciekawy jest ten dom. Bardzo ciekawy.